Zbierzmy plony naszej pracy, zobaczmy. Co tutaj możemy zebrać? No jest jednak problem cały czas z zapotrzebowaniem na wodę. Okej, widzę, że tutaj zaczynają nam chorować. Więc ty chyba musisz po prostu wracać. No bez ciebie sobie nie poradzimy. I na pewno kolejną osobę będę chciał wysłać do naszej przepompowni, aby po prostu zdobywała nam... wydobywała jak najwięcej wody. No właśnie. Tajemniczy jegomość, o którym słyszałem, że się pojawia w niektórych miejscach i pewnie. I po prostu trzeba go łapać, dzięki czemu zdobywamy kolejne kapsle. Tak więc bardzo dobrze. Tak trzymać. Okej, moja droga. Gdzie cię mogę wysłać? Trochę masz tam siły, więc zmykaj na górę. Bo potrzebne nam to będzie. Okej, ty masz dużo siły. Natomiast pozostałe osoby jakoś tak nie do końca domagają. Tutaj tak naprawdę przydałaby nam się jeszcze jedna jakaś przepompownia. Bo jest mały problem z tym. Spróbuję to przyspieszyć. Jest sukces, okej. Będę potrzebował też sporo radwayów, żeby wyleczyć naszych ludzi, bo jak widzicie, wszyscy mają jakieś skażenie. Jakkolwiek to można nazwać. Choroba popromienna może? Ty jako, że nikogo mi to nie zapładniesz, chociaż mógłbym ci kogoś wysłać. Tylko chyba raczej na chwilę obecną nie mogę tego zrobić, po prostu brakuje rąk do pracy. Z siłą raczej tutaj nic nie zrobisz. Idź na szlowelasie, tak? Bo tak cię nazwaliśmy. Do kuchni. Ralph Lovelace. Czekamy jeszcze tutaj na naszego Jasona, który będzie za 21 minut. No chciałbym go jednak chyba przyspieszyć, tylko że nie mam tych Nuka-Coli, dzięki którym mógłbym te wszystkie postacie przyspieszać, a potrzeba nam zebrać aż 1000. No i na pewno też trzeba będzie stworzyć miejsce, żeby wytwarzać te radwaye. No niestety poprzez ten brak wody mocno zaniedbałem naszych ludzi. Percepcja. Okej, ty idziesz. Ciebie bym chciał chyba na chwilę wsadzić tam do naszej przepompowni. No, masz duży poziom percepcji, Jasonie, więc... Kurczę, ty będziesz wracał jeszcze 20 minut, to na pewno nie w tym odcinku, niestety. Ale nie mogę cię przyspieszyć. I to jest problem. Właśnie to jest też śmieszne, że jeśli się wyśle kogoś, powiedzmy, tam na jakąś wyprawę na Wasteland i zostawi się grę włączoną na całą noc, no to później 4 godziny, na przykład jeżeli on będzie tam podróżował sobie przez 8-10 godzin, to później tak 4 do 5 godzin będzie wracał, więc trzeba mieć to na uwadze, żeby nie zostawiać tak zanadto tych wszystkich ludzi. 50 sekund. Wszyscy nam tutaj powoli umierają, ale ja jeszcze odratuję tą kryptę. Jestem tego pewien. Okej. Kolejne jedzenie. Tutaj 40, tutaj 30 sekund. Okej. Niech to się spokojnie dostarcza, spokojnie wytwarza, a ja sobie wezmę łyczka picia. Jeszcze tylko tutaj level 5, bardzo dobrze. Okej. Napojony. Można przystąpić dalej. O! 99% zadowolenia. Naprawdę bardzo dobry wynik.
trzeba przyznać. Właściwie tutaj mamy tylko kilka postaci, które niespecjalnie są zadowolone. No tak, to cała reszta bardzo dobrze się trzyma. Wiecie co? Zrobimy taki myk. Ja teraz po prostu zrobię cięcie i poczekamy na tego naszego jegomościa, aż nam wróci za 18 minut. I to będzie, myślę, że najlepsze rozwiązanie, aby po prostu nie przedłużać tego odcinka w nieskończoność. Tak więc słyszymy się już za krótką chwilę. No i jesteśmy po krótkiej przerwie. To już nasz poszukiwacz zdążył wrócić. Jako, że ty masz całkiem wysoką percepcję, to chciałbym cię tutaj zaprosić do naszego wodopoju, byś tam troszkę postarał się nadrobić to wszystko, co tutaj straciliśmy w czasie gry. A mianowicie straciliśmy dużo wody i przez to... O, widzę, że już ludzie są całkiem dobrze, można powiedzieć, wyzdrowieli. O, już myślałem, że te wszystkie będę potrzebował Radawayów, Steampaków, ale się okazuje, że jednak tak nie do końca. Więc z tego powodu akurat mogę być zadowolony. Okej, 864. Ja potrzebuję 1000. Pytanie, czy mógłbym tutaj coś posprzedawać? 02. No to jest straszne. Więc to raczej nam nie będzie potrzebne. 2-3. Też chyba raczej nie. Jeżeli ewentualnie ktoś by mnie tutaj napadł, to mam dwóch gości z broniami. Jedną naprawdę bardzo dobrą, więc raczej nie powinno być żadnych problemów. Natomiast zastanawiam się, czy nie przydałby nam się ktoś do naszego tutaj pokoju zwierzeń. Na przykład pani. Czyli weźmy ciebie i weźmy naszego Lovelasa. Niech się zaprzyjaźnią, bo czemu by nie? Na razie tutaj tych trzech nie będę ruszał, bo one, wiadomo, pracują sobie w naszej przepompowni, a tutaj oczywiście potrzebujemy dosyć mocno tej całej wody. Na szczęście 20 kilka sekund i będziemy mieć kolejną dawkę. No jeszcze jak na złość karaluchy, ale szybko sobie z nimi poradziliśmy. Także wracajcie do pracy, 15 sekund zostało do końca, do wytworzenia kolejnych jednostek wody. Tutaj zastanawiam się, jak z jedzeniem, ale okej, w miarę okej. Niby już jesteśmy tutaj na granicy, ale 30 kilka sekund i będzie kolejna dawka. 2 minuty. Czy jakbyśmy tutaj rush zrobili? No zaryzykujmy. Okej, gasimy pożar. Prośba o szybkie zgaszenie. Potrzebowałbym więcej osób, które mają dużą... Znaczy, nie nazwałbym tego umiejętność, ale po prostu tutaj laki, szczęście mają na wysokim poziomie. Wtedy te rasze można oczywiście robić jak najczęściej. Okej. Dwa mamy na plus. Z tą wodą cały czas tak dosyć nieciekawie jest, ale powoli coraz bliżej mamy uzbierane do tego 1000. Co będzie oczywiście niezwykle istotne. Na chwilę obecną nie będę tutaj budował tego MedBay Science Lab, z tego względu, że no aż tak mocno nie jest mi to potrzebne. A zdecydowanie wolę się już zacząć wybierać na te wszystkie nasze questy, do czego oczywiście będę potrzebował aż 1000 kapsli, co stanowi oczywiście walutę w tym postapokaliptycznym świecie. Ale okej, no
tutaj tak patrzę, ci sobie spokojnie gadają. Dzieci mniej więcej tak w połowie drogi do dorosłości już są. Więc jest całkiem dobrze. Zobaczę sobie, jak tam ich statystyki generalnie wypadają. Mamy tu naszą piotkę. Agility, siła, ok. Inteligencja, to mamy lucky dużo i agility. Więc całkiem dobrze. Godzina 37 jeszcze potrzebowałyby te dwie osóbki. Te małe osóbki, chciałem powiedzieć. Aby dorosnąć. 15 sekund, zaraz będziemy mieć dostawę prądu. Z tą wodą tak strasznie biednie, ale zobaczymy, czy tutaj te 28 jednostek pozwoli nam na wyjść na zero. Miejmy nadzieję, że tak. Okej, duża ilość prądu została właśnie dostarczona. 890 kapsli. Brakuje nam już tylko 110 i myślę, że nasze biuro Overseera, no nie wiem, na którym poziomie bym w sumie chciał je zrobić. Może tutaj na samej górze? Okej. Mamy na styk, więc lepiej, żebyście tutaj szybko produkowali. 2 minuty będziemy potrzebować do tego, aby wyprodukować kolejną dawkę wody. Nikt nas nie atakuje. Jest noc. Znaczy właściwie to albo poranek, albo wieczór. Troszkę głośno w naszym schronie. Trzeba to przyznać. Jakie tu jeszcze mamy zadania? Okej, jeszcze dwie rzeczy musiałbym sprzedać, aby mieć 100 kapsli. No tutaj po jednym tak dodaję. Więc to nie jest jakieś takie mocno dobre. Więc mógłbym w sumie to sprzedać. Tak, to sprzedam za 10. I to sprzedam za 10, dzięki czemu będę miał właśnie pieniążki na wybudowanie naszego miejsca dla Overseera. 6 osób trzeba zapłodnić. Sporo. Okej. Wybuduję to chyba tutaj na samej górze, tak mi się wydaje. Okej. I teraz mogę już właśnie się wybierać na różne questy. I oczywiście będę chciał tutaj naszych siłaczy dwóch zabrać, czyli ciebie i Georgia. A niestety tutaj nie mam żadnych steampacków, żeby im dać, ale Radaway 1 spokojnie mogą zabrać ze sobą. I start quest. Okej, kolejna dawka jedzenia już poszła. Informacje, że automatycznie będą zmierzać w kierunku questu. No tylko nie mogę nic oddalić. Halo? Ubiegli? Okej. Reach now. Zyskałem też 10 butelek Quantum Nuka Coli, dzięki czemu nasza podróż odbyła się w błyskawicznym tempie, więc jest to całkiem ciekawa opcja. I muszę tutaj zadanie, żeby zabić wszystkie karaluchy. Okej, kilka informacji odnośnie tego, że będzie łatwiej nam celować, jeżeli będzie się pojawiać opcja z celowaniem, to wtedy tam możemy ewentualnie zwiększyć nasz damage. I oczywiście też trzeba, jak zwykle to miało miejsce w Falloutie, po prostu przeszukiwać wszystkie miejsca w poszukiwaniu cennych przedmiotów, ewentualnie kapsli. Typu właśnie szafa, jakieś pudełko, gdzie będzie mieć samochodzik
który będzie później można użyć w naszym warsztacie do produkcji różnych ciekawych przedmiotów bądź broni. Też bardziej tu będzie można chyba tylko produkować broni i ewentualnie ubrania. Okej, no na chwilę obecną nic nas nie atakuje i przynajmniej jest jeden steampack, więc bardzo dobrze. Aha, pierwsze karaluchy, ale jeden to spokojnie damy sobie z nim radę. 200 kapsli, więc bardzo dobrze. Mamy tutaj zagwarantowaną sporą dawkę dodatkowych kapsli. Zobaczymy. Okej. Okay. Wow, jeszcze jakiś wielki nam wyskoczył. Radioaktywny chyba. Zobaczymy jak z zabiciem tego. A poszło całkiem sprawnie. Więc jeszcze przeszukajmy. I zyskaliśmy również kolejną skrzyneczkę i 4 Nuka-Cola. Jeszcze przeszukam ostatnie pomieszczenie. W którym to znajdziemy taki kitelek i jakieś ubranie dla bezdomnych. Więc troszkę kiepsko, ale zawsze. Zawsze coś. Tak jeszcze patrzę, ale chyba nic nie zostało, więc możemy spokojnie wracać do naszego, do naszej krypty. Z całkiem ciekawym sprzętem i dosyć dużą ilością kapsli. Więc poczekajmy chwilkę. Okej. Także w błyskawicznym tempie nam wrócili. Idźcie od razu do elektrowni tam produkować nasze kolejne dawki energii. A to już widzę, że zaczęli się zaprzyjaźnić, że tak sobie pozwolę zażartować. I otwórzmy oczywiście skrzyneczkę, w której znajdziemy Tedibera. Kapsle. Radaway. No, strzelbę 6-8, więc bardzo dobre statystyki i... I można powiedzieć uniform dowódcy. Charyzma plus 3, inteligencja plus 1, więc bardzo, bardzo dobrze, więc to bym w sumie mógł tobie dać. Będziesz się tu nam, nasz Ralphie Lovelasie, wyróżniał. Co tobie można dać? No, raczej nic ciekawego. Ale zaprosiłbym kolejną panią, ponieważ naszym zadaniem jest posiadać 6 dzieci, więc 6 pań bym tutaj chciał. Zapraszam więc panią następną w kolejce, bo czemu by nie? Jeszcze ewentualnie mógłbym... Mamy 639 kapsli, więc mógłbym wybudować tutaj na przykład pomieszczenie, w którym będę produkował steampaki. I to myślę, że mogłoby się zdecydowanie przydać. Ewentualnie mógłbym tutaj radiostację wtedy naszej... Będę zdobywał kolejnych ludzi, ale jako, że... Nie chcę powiedzieć produkujemy, ale... Ale produkujemy duże dzieci, więc chyba na razie to nam nie będzie potrzebne, więc sobie wybuduję właśnie takie laboratorium, żeby budować, żeby wytwarzać steampaki. I tam z tego co widziałem, inteligencja będzie potrzebna. No, raczej nie chcemy jakiegoś głupka, który będzie nam niepotrzebne rzeczy produkował. I tutaj nasz Ralph Lovelace by się zdecydowanie przydał. Oho. Szybko. Trzeba zapobiec rozprzestrzenianiu się karaluchów. Nie chcemy tutaj inwazji, która de facto już się powoli dzieje.
Możesz wracać. No. Nie możesz wracać. Okej, no chyba sobie poradzą. Powoli, ale sobie poradzą. Raczej nie powinno to stanowić dużego zagrożenia. A jeszcze w tym czasie zobaczę, kto tu ma... A nie, dobra, to jest dziecko. Także nie będę go wysyłał do laboratorium, żeby nam coś robiło. Wiadomo, zabawa w małego chemika, czy tam młodego chemika raczej nie jest dobrym rozwiązaniem. Okej, udało się powstrzymać tą inwazję. Gdybym to chciał przyspieszyć 34%. No nie, nie opłaca się, zważywszy, że za 40 sekund już będziemy mieć wszystko wyprodukowane. Kolejny poziom, dawka jedzenia. Zdecydowanie nam się przyda. 244 kapsli. Więc jest całkiem ok. Ewentualnie zobaczę sobie zadania. To bym potrzebował leveli 5, 140 kapsli, jakaś broń plus taka broń. Jak tam w ogóle stoimy z poziomami? 11, 5, 5. I tutaj też jest 5. No cały czas problem jest z dobiciem tutaj do tego poziomu odpowiedniego z tą wodą. Mógłbym teraz spróbować zrobić rush. Okej, jest sukces. To nam powinno na troszkę wystarczyć. Ale to byłoby na razie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że nasza pierwsza wyprawa przypadła wam do gustu, że zostawiliście mnóstwo pozytywnych komentarzy, jak i oczywiście no wasze skromne łapki. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!